Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Życie świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki dnia dzisiejszego, naznaczone było trwale Chrystusowym Krzyżem. Ten krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka. Od krzyża możemy próbować uciec, ale nigdy od niego nie uciekniemy. Krzyż można również przyjąć z miłością, jak uczynił to Jezus, jak uczyniła to święta Teresa Benedykta i wielu innych. Krzyż przyjęty z miłością i pokochany przestaje być ciężarem, znakiem hańby oraz narzędziem męki i śmierci, a staje się drogocennym klejnotem, szlachetnym i życiodajnym drzewem. Dzisiejsza dobra nowina wzywa nas do wyrzeczenia się najpierw swojej woli, a potem wszystkiego, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Bóg sam jako pierwszy uniżył samego siebie, stając się sługą wszystkich. Przyjmując krzyż, uczy nas drogi pokornej rezygnacji z siebie, aby doprowadzić do zbawienia innych. Wyobrażenie, że droga bez krzyża może doprowadzić do zbawienia, jest z gruntu fałszywe. Tak jak nie ma zmartwychwstania bez wcześniejszej śmierci, tak nie ma zbawienia bez krzyża. Aby mógł narodzić się w nas nowy człowiek, ukształtowany na podobieństwo Chrystusa, wpierw musi obumrzeć nasz stary człowiek. Szalenie ważne w rozwoju życia duchowego jest posiadanie tej perspektywy. Badajmy własne sumienie każdego dnia i pytajmy samych siebie, ile we mnie jest jeszcze starego, zmysłowego człowieka, a ile nowego, przemienionego na wzór Chrystusa. Podejmijmy wysiłek krzyżowania w nas tego, co jeszcze nie jest Bogiem, aby chwała Boża objawiła się w nas w pełni.